Poranek Radia TOK FM. A ja mogę mieć duży dystans do haseł nacjonalistycznych, ale w wydaniu Młodzieży Wszechpolskiej, czy nawet, podkreślam, nawet ONR-u, one jednak nie przekraczają granic dopuszczalnych w państwie prawa. Jak rozumiem, z okazji 11 listopada nie przekraczają, bo to jest taki dzień świątecznej autocenzury, ale jak się pogrzebie trochę, zwłaszcza w internetowych wydaniach rozmaitego typu ONR-owskich pisemek, to tam jednak bywa naprawdę strasznie. Bywa odrażająco, odpychająco, no ale mówiąc szczerze, gdyby się w ten sam sposób poszperało w internetowych forach skrajnej lewicy, to tam bywa równie strasznie, jak ktoś, a mam tutaj na myśli już nawet nie jakieś środowisko bardzo skrajne, tylko zaskakujące opiniotwórcze, na przykład środowisko krytyki politycznej, jak ktoś apoteozuje Lenina, to dla człowieka z mojego pokolenia to brzmi jeszcze bardziej odpychająco niż idee skrajnego nacjonalizmu.